Jesteśmy na premierze filmu Zieja, w którego rolę wcielił się Andrzej Seweryn. A film opowiada o życiu polskiego księdza, patrioty, który uczestniczył absolutnie we wszystkich najważniejszych dla niepodległości Polski momentach. Panie Andrzeju, chciałbym zapytać o tą rolę. Czy ciężko się było utożsamić z rolą księdza, który jest nietypowym księdzem tak naprawdę, bo on szedł na przekór wszystkiemu przez całe życie? Wie pan, ja jestem aktorem pracującym w moim zawodzie od 50 lat i pracowałem, pracuję i mam nadzieję, będę pracował nad różnymi rolami, różnych ludzi żyjących, w przeszłości, obecnie, nad rolami postaci napisanych przez, mam nadzieję, wielkich autorów, jak Szekspir, Mrożek czy Różewicz. Także dla mnie to jest po prostu chleb codzienny. Natomiast oczywiście praca nad rolą taką, jak rola księdza Ziei. Właśnie, czy mówić rola, czy nad postacią, czy, ja nie wiem, jak to nawet nazywać. No chyba postać, no bo to no była właśnie, postać. No właśnie, żyjąca kiedyś, tak, prawda? Tak. Wymaga po prostu takiego, znaczy pozwala, inaczej można, pozwala na zdokumentowanie. Na przykład trudno mi zdokumentować rolę Hamleta. Nie mam zdjęć, nie mam nagrań wideo, dobra, nie wiem, prawda, no nie. Natomiast Zieja tak. Czy ja imituję, naśladuję? No jednak nie, prawda? Potrafiłem kiedyś naśladować księdza prymasa Wyszyńskiego, kiedy przygotowywałem się do grania roli, tej jego roli, postaci. I uznaliśmy z reżyserem, z kolegami, że to nie ma sensu po prostu. Więc tutaj nie. Tu Zieja mnie po prostu inspirował. Inspirował. Czy myśli pan, że ten film wywoła jakąś dyskusję na temat... Wie pan, gdybym znał przyszłość, to bym się podzielił przede wszystkim z moją rodziną, wie pan, na ten temat. Nie wiem, mam nadzieję. Myślę, że to ważny film. Ważne jest to, co dzisiaj powiedział przed projekcją premierową reżyser Robert Gliński, że to nie jest film rozrywkowy, tylko film, który jest zrobiony tak, żeby zmuszać do myślenia, żeby prowokować do myślenia, żeby zachęcać do myślenia, prawda? I mnie się wydaje, że tak jest. Chciałem zapytać o pana postać, Jacka Kuronia tak naprawdę. Dosyć barwna i znana wszem i wobec postać, która walczyła o jakby niepodległość. No nie jakby, walczyła o niepodległość. No tak, tak. Chciałem zapytać, czy ciężko się było w tą rolę wbić? I tak i nie, bo powiem przekornie, bo ciężko, znaczy inaczej zacznę odpowiedź, i tak i nie, ponieważ z jednej strony materiałów jest bardzo dużo dostępnych i w internecie, i w książkach, i w publikacjach. Jest też dużo osób, które znały Jacka Kuronia, spotykały się z nim na co dzień. Więc to z jednej strony łatwo, ale presja właśnie wytworzona przez to, że ludzie jeszcze go pamiętają i że jest tyle materiałów i że to jest dużo roboty do wykonania, sprawia, że jest jednocześnie bardzo trudno. Bał się pan porównań później? Cały czas jestem pełen niepokoju, bo ja, jak chyba większość aktorów, ja nigdy nie jestem zadowolony ze swojej pracy i troszkę bym zmienił, więc cały czas jeszcze, muszę jeszcze raz obejrzeć na spokojnie, na chłodno, żeby to móc jakoś spróbować obiektywnie ocenić. Czy myśli pan, że ten film wywoła dyskusję na temat księży, na temat podejścia chrześcijan do życia, do stylu, do takiej dobroduszności, do szanowania życia drugiego człowieka, nawet jeżeli to jest wróg? Mam gorącą nadzieję, że wywoła taką dyskusję. Prawda ponad wszystko, jak to padło w filmie. Piękne słowa i... Nieważne, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy wierzącym, czy niewierzącym. Jak Jacek Kuroń sam się deklarował, że mamy w filmie taką scenę, nie będę tutaj uprzedzał widzom. Prawda ponad wszystko, ponad wszelkie jakieś podziały, ponad polaryzację społeczeństwa. Nie oczerniajmy się, szukajmy w sobie
tej cząstki absolutu, boskości, tej miłości wszechogarniającej. Panie ministrze, chciałem zapytać, bo bardzo dużo ostatnio powstaje tych filmów odnośnie świata księży. Był film Sekielskiego, był Kler. Teraz jakby odpowiedź Oziei, który jest wielkim patriotą, który tak naprawdę był chyba we wszystkich bardzo ważnych momentach dotyczących państwa polskiego. Absolutnie we wszystkich, Tak. Jeżeli chodzi o nasze w ogóle o państwowość, o bycie Polakiem, o patriotyczne sprawy. Dlaczego akurat ta postać i dlaczego akurat ksiądz? Pomysł filmu Zieja pojawił się już, zdaje się, w 2016 roku, jeszcze zanim te wszystkie filmy, o których pan wspomniał, się pojawiły. Natomiast jeśli chodzi o samą postać, no cóż, to jest człowiek, który przechodzi przez wszystkie, absolutnie wszystkie ważne wydarzenia w historii Polski. Aktywnie w nich uczestniczy i zawsze daje świadectwo wiary i pokazuje te wszystkie cechy księży, które byśmy chcieli, żeby każdy ksiądz miał. On przypomina nam dzisiaj o tym, że to jest postawa godna chrześcijanina i zawsze jest wierny nauce Kościoła w każdej sytuacji, nawet jeśli to nie jest do końca poprawne politycznie w danym momencie, w danym okresie. Nawet wtedy, kiedy wzywa wszystkich do pokoju, nawet kiedy mówi żołnierzom, że ci, do których strzelają, są ich bliźnimi i że śmierć i zadawanie śmierci jest czymś złym. Ktoś mógłby powiedzieć, że w czasach, kiedy walczymy o niepodległość, to nie jest zbyt popularne, ale on nie miał problemu z tym, żeby o tym mówić. To był człowiek, który zawsze szedł pod prąd, ale nigdy nie był anty. To był człowiek, który zawsze był za. On był za życiem, za prawdą, za miłością, za wiarą i za wszystkimi wartościami, które możemy wyrazić w chrześcijańskim credo. No, on generalnie mówił w ten sposób, że okej, jesteśmy za życiem i walczmy o to życie, ale z drugiej strony każdy żołnierz ma w głowie albo ja, albo ten po drugiej stronie, więc tutaj jest taki szczyt bardzo, bardzo chwiejny, tak? Gdzie i jak to wypośrodkować, żeby jednocześnie być ze swoim sercem i z głową okej, a z drugiej strony walczyć o niepodległość i walczyć o swoje życie. Każdy ma prawo do życia, więc walka jest zawsze za czymś. Ona nie jest po to, żeby walka o niepodległość, walka o byt ojczyzny, nie jest po to, żeby pozbawić kogoś życia, tylko żeby bronić własne życie, własnych wartości. My w czasach wyzwalania Polski, w czasach, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, walczyliśmy z najgorszym złem, jakie było możliwe, czyli z systemem totalitarnym komunizmu. Co nie zmienia faktu, że ksiądz Zieja zawsze nawoływał i mówił jasno, słuchajcie, że ci ludzie, z którymi walczycie, to są zwykli chłopi, to są tacy ludzie, tacy jak wy, więc miejcie to gdzieś z tyłu głowy za każdym razem, kiedy z nimi walczycie, bo oni nie rozumieją do końca też, za czym walczą, im się też wydaje, że walczą za wolność. I on chciał, żebyśmy wszyscy pamiętali, że jesteśmy bliźnimi, więc mi się wydaje, że to są te wartości, to jest to przesłanie, które do końca, do samego końca, przez wszystkie możliwe epoki XX wieku, przez wszystkie ważne wydarzenia, on z tym kredem zawsze na ustach szedł. Czy to jest film, który ma w młodzieży wzbudzić pewne poczucie patriotyzmu i takiego, powiedzmy, chrześcijaństwa? Ja myślę, że tutaj nie chodzi o patriotyzm i o chrześcijaństwo. Ja myślę, że tutaj chodzi o przede wszystkim humanistyczne wartości, które są reprezentowane najbardziej humanistyczną doktryną, jaka jest, czyli katolicką nauką społeczną. I mi się wydaje, że ten człowiek jako wzór jest bardzo dobry i dla młodzieży, ale i dla nas wszystkich. On w tym filmie, mam wrażenie, że autor chce, żebyśmy się wszyscy przejrzeli, żebyśmy spojrzeli na księdza Zieję, pomyśleli o tym wszystkim, co my zrobiliśmy w życiu i żebyśmy się trochę zawstydzili. Żebyśmy się zawstydzili, bo zobaczymy człowieka na ekranie, który w swoim życiu potrafił być zawsze wierny swoim wartościom, niezależnie od wszystkiego. I my też ten heroizm sobie powinniśmy znaleźć. I mi się wydaje, że to przesłanie tego filmu i przesłanie księdza Ziei idealnie odpowiada na to zapotrzebowanie.